Na początek chciałbym się podzielić taką obserwacją. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wczoraj, wychodząc z Łomży, był z nami ksiądz biskup. Dzisiaj jest z nami, a to nie ostatni raz, bo będzie jeszcze w Jakubowie. Więc widzę, że gdzieś w sercu dojrzewa chyba pragnienie pójścia na pielgrzymkę. Spodobało się. Dziękujemy, ksiądz biskupie. Bardzo nas to cieszy i jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni za tę obecność i modlitwę. To jest dla nas bardzo istotne i ważne. Moi drodzy, myślę, że warto byłoby się dzisiaj przywitać, bo jest nas tutaj w Ostrowi o wiele więcej niż wczoraj, bo wczoraj zaczynaliśmy i w Łomży, i w Ostrołęce, więc myślę, że warto by siebie przywitać. Więc jeszcze raz witam grupę żółto-brązową z Łomży. Otóż to. Zielono-czerwoną z Ostrołęki. No i najbardziej gorąco witam gospodarzy, czyli grupę srebrną z Ostrowi. Dziękujemy za przyjęcie, które żeście nam tutaj przygotowali, za piękną oprawę liturgii. Moi drodzy, ale oprócz nas, którzy podążamy, mamy jeszcze też dodatkowo miłych gości. A są z nami dzisiaj ksiądz Zdzisław, dziekan ostrołęcki. Witamy go. Ksiądz Sławomir z Komorowa, który wczoraj nas tam gościł. Ksiądz Piotr z Jasienicy, poprzedni, jeszcze wcześniejszy kierownik. Ksiądz Jacek, sąsiad tutaj, to tak jak gospodarz, więc tego też go gorąco witamy. Moi drodzy, ale jeszcze specjalna grupa, mianowicie z Wizny, z księdzem Arturem, przyjechała duża grupa pielgrzymów duchowych z grupy białej, która dzisiaj z nami cały dzień idzie. Witamy ich gorąco, serdecznie. W Wiźnie księdzem proboszczem jest ksiądz Piotr, poprzedni kierownik pielgrzymki, więc ten duch pielgrzymkowy tam, widzę, jest bardzo mocny i to nas niezwykle cieszy. Dziękujemy za to wsparcie modlitewne i za waszą obecność dzisiaj, za to świadectwo wasze, bo to jest bardzo budujące.